Co mu się stało? Czemu jesteś upośledzona? Co ty robisz? Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown. I dzisiaj, słuchajcie, mamy dość dziwne samochody, a konkretnie jeden. Proszę bardzo, mamy zegar Big Ben, który potrafi jeździć. Jest tu Grzesiu. Grzesiu jest oczywiście z zegarnikiem. Wow, tu można światła kontrolować. Dobrze, ale zaraz to zobaczycie. Zobaczcie, jak to ładnie, pięknie świeci. Ale co tu jest takiego głośnego? Mamy koparkę, mamy spycharkę oraz mamy Grzesia i Maćka na wakacje jadą. Zobaczcie, trochę tupczą głośno, to jest tragedia po prostu. Nie da się wytrzymać stojąc przy tym samochodzie. I ogólnie parę osób mi pisało, żebym sprawdził, co się stanie, jeżeli takim wybuchowym autem, czyli takim na przykład. Proszę bardzo, wjedziemy w jakiegoś Sonika lub postać z Robloxa. Czy jesteście gotowi na wakacje? Będzie bardzo gorąco. Krzysiu, przygotuj gaśnicę. Uwaga, jedziemy. Zobaczmy, czy oni się utrzymają. Tylko się rozpędzę. Pojedźmy tędy, okej. Mam nadzieję, że oni nie wypadną z tego. Trzymają się dzięki deskom. Uwaga, rozpędzamy się. Tym razem w Sonika. Lecimy. Proszę bardzo, skok w Sonika. Okej, Sonik ledwo stoi. A jak wygląda z kolei Grzesiu i jego kolega Maciek? Gdzie jest Maciek? Grzesiu nie wygląda tak źle, trochę mu oko wypadło, ale jego kolega chyba źle skończył. Musielibyśmy się wbić tak idealnie wyżej, żeby wybuchnąć, ponieważ przebiliśmy się i wybuchliśmy nieco później. Dlatego tym razem jeszcze raz Grzesiu musi tu wejść. Grzesiu, masz miejsce, proszę bardzo. Wchodź, wchodź. Jeszcze trochę głowę musisz wcisnąć. Wszystko jest w porządku. Dobrze. Dobrze. Proszę bardzo. I uwaga, tylko teraz deska. Cyk, Grzesiu. Pełna wygoda. Jedziemy. Uwaga, zwalniam czas. Prosto w głowę Sonika. Co się stało? Mam wrażenie, że stało się coś złego. Wybuchły po prostu wszystkie. Wow! Przepraszam za ścinki, ale udało nam się przebić Sonika. Zobaczcie na to. No Sonik już nie wygląda zbyt dobrze. A tu wszystko, po prostu wszystkie te bomby wybuchły i mi zlakowały komputer przez to, że zwolniłem po prostu czas. Dobrze, powiedzmy, że to zostało naprawione. Sonik średnio już może funkcjonować. Możemy go jeszcze tak do butów przyczepić? Proszę bardzo, jak nowy. Także teraz została nam ostatnia postać z Robloxa oczywiście. Proszę bardzo, Grzesiu, wsiadaj. On tak usiadł grzecznie. No, nie podoba ci się tam? Nie, 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 wchodź tu. Wchodź, wchodź, okej. Ojej, nic ci się nie stanie, nie przejmuj się. Ja się nie nadaję, to nie jest... Ja tego serio, ja poważnie nie robię tego specjalnie. Ja po prostu chcę go tu włożyć, chcę w końcu pojechać. Nie patrzcie na resztki Grzesia. Ja nie nadążam wziąć desek i go tu zamknąć, bo cały czas ucieka. Proszę bardzo, Grzesiu już jest zamknięty, oczywiście z własnej woli. Okej, zobaczmy, jak to jedzie. Jedzie super, tym driftować można. Koparku, można driftować, co jest? Możemy wziąć Grzesia, podnieść do góry. Przygotuj się na karuzelę. O nie, nie. Dobrze, my nie wybuchniemy. My nie wybuchniemy, wszystko jest w porządku. Troszkę samochodu wybuchło. Ja tylko dotknąłem. Grzesiu żyje, widzę, że żyje. Uwaga, jedziemy. Tylko Grzesiu się wydostał. Przejechałem go, przepraszam. Nie chciałem. I lecimy w postać z Robloxa. Przebijamy się przez jego głowę. Proszę bardzo. I spadamy prosto na bomby. Postać z Robloxa widzę, że też nie miała lekko. Co mu się stało? Przepraszam. Jakim cudem na hita kostiliśmy? No z tej postaci już zbyt dużo nie zostało. Mamy teraz wszystko utrudnione. Jest teraz postać z Lego. Zwykła postać z Lego. Najprostsza z postaci. Tylko że ona
strzela z oczu laserami. Zobaczmy, czy jakbyśmy podjechali takim samochodem zwykłym i próbowali w nią skoczyć, to czy w ogóle doskoczymy? Dokładnie o tym mówię, że teraz jest to znacznie cięższe. I uwaga, czy wieża wytrzyma napięcie tych laserów? Czy nie będzie w ogóle w stanie czemuś takiemu sprostać, tylko nie trafiłem. Ale to pięknie wybuchło. No nic, musimy spróbować jeszcze raz i tym razem trafić. Nie wyzywajcie mnie, bo ciężko się to prowadzi, tak? Okej, wszystko jest gotowe. Uwaga, lecimy. Proszę, nie, zahaczyłem przez przypadek. Leć, traf. Dobrze, trzymamy się. Nie wiem, jakim cudem, ale się trzy. Nie mogę tym jeździć. No i po prostu się wtapiamy w ziemię. Ej, bez skitu jest to mega ciężkie. Nawet zobaczmy, czy ciężarówką będziemy choć trochę w stanie, żeby tam doskoczyć. Aha, dotarliśmy. Wow, co? Czemu? Jak w ogóle ta ciężarówka wybuchnie, skoro ona jest cała wybuchowa? Czyli jakbyśmy ją parę razy walnęli. Dobra, już nie chcę wiedzieć więcej, przepraszam. Zapomniałem, że my mamy coś takiego jak czołgi i czołg tym razem, może czołg, wygra z czymś tak potężnym jak ta postać z Lego, tylko czy się rozpędzimy na tyle, będzie ciężko. Ten czołg tyle waży, że to jest chore. Dobrze, czyli trzeba dać więcej boosterów, trochę więcej jeszcze. Okej. Powinno wystarczyć. Uwaga, rozpędzamy się prosto w postać Lego. Zobaczmy, czy czołg wytrwa coś takiego jak właśnie te lasery. Nie wytrwał ani trochę. Jeszcze wybuch kolejny raz. No ale można to w ten sposób zakończyć. Wracamy do tych villagerów rozwalających wioskę. Jak zwykle. No, nie no, oni są cudowni po prostu. Dobrze, nie zwracajmy na ich życie uwagi. Nie wiem, kto to później naprawia, ale niech będzie. Ja tu jestem tylko od niszczenia. Czy można jeździć na świni? Ta świnia nie działa. Co? Czemu te domy da się ruszać? Co tu się stało? Czemu te domy się ruszają? Wcześniej ich się nie dało podnosić, a teraz mogę cały dom podnieść. Wszystko w środku się rusza i mogę tym zaatakować villagera. Ale to pięknie wygląda. No i jeszcze żyje, nie? Co ty masz w głowie w ogóle? Czy to jest złoto? I to dość głęboko w głowie. Możemy oczywiście też zrespić świnie, ale ja chciałbym jeździć na niej. Jedź. Jedź. Czemu nie chodzisz nawet? Czemu jesteś upośledzona? Co ty robisz? To wszystko się rusza. Tu mamy miecz nawet. Możemy zaatakować villagera. Co prawda, villagerzy w tej grze są kozakami. Nawet miecz się rozwala na nich. A oni rozwalają wszystko, czego dotkną. Czekajcie, czy doszło coś takiego jak diament? Nie wierzę. Mamy diament. Chodźcie tu. Chodźcie tu, zobacz. Widzisz to? Mamy diament, rozumiesz? Patrzcie, on nie może uwierzyć. Aż machał głową. Gdzie idziesz? To jest diament. Tu mam. On jest chyba nawet niezniszczalny, bo rozwala dosłownie wszystko. Przebija się przez wszystko. Czekajcie, czy można go rozwalić? Ej, on jest serio wytrzymały. Nie wiem, może wybuch zadziała. Halo? Dobra. Dobra, czyli da się go rozwalić. Musimy przetestować samochód. Czy samochód da radę rozwalić diament? Zaraz wracam, przygotuję wszystko. Także mamy parę samochodów. Mamy tutaj oczywiście muscle car'e. Każda sekcja ma te same samochody. Mamy dźwig mały oraz mamy od razu czołg. Nie będziemy jakoś się bardzo cackać. A rzeczy, na które jedziemy, to po pierwsze jest złoto. Po drugie emerald. A po trzecie diament. Także zobaczmy, który z nich jest najwytrzymalszy. Wybuchy są wyłączone. Uwaga, sprawdźmy to. Czuję się jak Adbuster trochę. Widzę, że
Pierwszy samochód już zawiódł przez przebicie się przez złoto, chociaż i tak zrobił bardzo dużo dla tego złota. W realu by się dla takiej grubości złota nic nie stało. Także od razu przechodzimy do dźwigu. Zobaczmy, czy dźwig będzie w stanie przejechać jako taki typowy taran. Proszę bardzo, rozpędzamy się. Tym się nie da zbytnio rozpędzić, co prawda? I uwaga, czy się przebijemy? Przebiliśmy się! I to nawet bezproblemowo. Czy poleci do góry? Poleci do góry i się przebije przez górę. Czy przejedziemy jeszcze przez to, czy nie? Jeszcze przez to przejechaliśmy, także dźwig rozwalił całkowicie złoto. Przejdźmy dalej. No bo właśnie, jak weźmiemy samochód i teraz go sprawdzimy na tym emeraldzie, to ciekawe, czy będzie jakaś różnica. Czy tak powinno być? Czy emerald jest aż taki słaby? Mega słaby, przecież samochód przez to przejechał i to na luzie. Także emerald, słuchajcie, jest tragicznie słaby. Wszystko się przez niego przebije. No zawiodłem się, emerald jest słaby, to warto wiedzieć. Teraz kwestia diamentu, czy w ogóle samochody będą w stanie... Przepraszam bardzo, ale coś jest chyba nie tak. Wiecie co, zrespmy te diamenty, bo tamte diamenty są dziwne. Co prawda to może nie będzie idealnie poukładane, ale sprawdzimy prawdziwą wytrzymałość diamentów, bo szczerze mówiąc, jestem całkowicie zawiedziony tym, co właśnie tutaj się stało. Także jeszcze raz bierzemy ten nienaruszony samochód, on został mniej naruszony niż po emeraldzie i jeszcze raz spróbujmy się przebić. No właśnie o to chodzi, to jest prawdziwa wytrzymałość diamentów, a nie... Przecież to jest gorsze niż szkło, co to ma być? W ogóle, to jest tragicznie słabe. Nic się dla samochodu nie dzieje, przy emeraldach również. A zobaczcie, jak wrzucimy to prawdziwe diamenty, to nic temu się nie stało. Także musimy się teraz postarać, żeby się przebić przez te diamenty. I bardzo mnie ciekawi, zresztą możemy sobie boosta dać nawet, bo wiem, że to będzie nie fair, ale diamenty i tak to wytrzymają, mówię wam. Damy małego boosta, rozpędzamy się i uwaga, zobaczmy, czy coś jesteśmy w stanie zrobić. Ej, nie ma żadnych szans, żeby się przebić przez nie. Jeżeli tylko wybuchy będą w stanie przebić się przez to, to będzie smutne, jaki ten czołg jest szybki. Ale zobaczcie, on się zatrzymuje na tych diamentach, nie jest w stanie nic im zrobić. Także jest to coraz cięższe do przebicia się. Weźmy najcięższą kulkę, jaka istnieje w tej grze. I to jest serio najcięższa kulka. Zobaczcie sami, co się stanie z czołgiem. No... przeleciała przez czołg, nie? Także musimy ją teraz wyciągnąć. Okej. Ona nawet przebije się przez złoto bez żadnego problemu. Także jeżeli się nie przebije przez diament, to już nie mam po prostu żadnych słów. Zwalniamy tempo, patrzymy, co się sta... Nie. Okej. Diament jest w ten sposób niezniszczalny. Czyli jedyny sposób na przebicie się... Wow! Ojejku. Jedyny sposób na przebicie się to właśnie są wybuchy, bo bronią... Okej, bronią też można rozwalić. Zwykłym pistoletem się nie da, ale zobaczcie, snajperką na przykład, która potrafi się przebijać przez pancerz czołgu, to nawet tym można przebić się przez diament. Chociaż to nie jest zbyt realistyczne, bo to raczej by tak łatwo nie szło, ale mimo wszystko diament poddaje się przy wybuchach. Także to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. Pa, pa. Ale to jest satysfakcjonujące, zobaczcie. Mamy samochód, lecimy. Bum! na razie.